Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie już po Nowym Roku. A Nowy Rok to dla wielu czas postanowień noworocznych i jednym z nich może być zadbanie o zdrowie. A żeby zadbać o zdrowie, można skorzystać na przykład z tlenoterapii, o której porozmawiam dziś z Panią Anną Skwarek-Flens, tlenoterapeutą i dietetykiem. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Na początek wyjaśnijmy w ogóle, czym jest tlenoterapia, bo mam wrażenie, że wciąż niewielu o niej słyszało. Tak, to prawda. Tlenoterapia jest to metoda lecznicza, jest metodą bezinwazyjną, przede wszystkim bezpieczną i znaną od dziesięcioleci. Tlenoterapia hiperbaryczna to zabieg, który polega na podawaniu tlenu o wysokim stężeniu, gdzieś w wysokości 95%, w ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne. To znaczy akurat w naszej komorze wykonujemy zabiegi w ciśnieniu 1,5 atmosfery, czyli 1500 hektopaskali. Tlenoterapia działa przede wszystkim prozdrowotnie dla organizmu. Co to znaczy? Tlenoterapia powoduje, że w organizmie namnażają się w zwiększonej ilości komórki macierzyste i te komórki przede wszystkim odpowiadają za regenerację naszego organizmu, regenerację tkanek, innych komórek, wpływają na redukcję stanu zapalnego i po prostu trafiają do takich miejsc organizmów, które mają pewne dysfunkcje. Kto z jakimi dolegliwościami może albo nawet powinien skorzystać z tego typu terapii, kiedy się powinniśmy do Pani wybrać? Najczęściej trafiają do nas pacjenci po udarach. Często też są pacjenci po zawałach. Tlenoterapia ogólnie przeznaczona jest dla osób z różnymi problemami zdrowotnymi, ale też dla osób świadomych, które chcą poprawić swój stan zdrowia, swoje samopoczucie, wzmocnić odporność. Jeśli chodzi o wskazania do zabiegu, jest to, można powiedzieć, dosyć szeroka lista. Natomiast należą głównie schorzenia dermatologiczne, schorzenia neurologiczne. Zabieg wskazany jest przede wszystkim dla dzieci i dorosłych. Mówiąc o dzieciach, mam na myśli choroby takie jak zespół Downa, ADHD czy autyzm. Jeśli chodzi o osoby dorosłe bardzo często borykają się z problemami takimi jak bóle stawów, stany zapalne na przykład, zatok, stany zapalne skóry. I takich pacjentów również mamy. Muszę się pochwalić, że przyjmujemy pacjentów w bardzo różnym wieku. Nasz najmłodszy pacjent miał 0,5 roku, najstarsza pacjentka 91 lat. Pozdrawiam serdecznie i ciepło. Na szczęście w dzisiejszych czasach ludzie są bardziej świadomi profilaktyki zdrowia i też tacy pacjenci tutaj przychodzą. To znaczy przychodzą po to, żeby podnieść odporność, żeby się zrelaksować. I nie ukrywam, że ta godzina jest takim dobrym przerywnikiem w ciągu dnia, zabieganego dnia, żeby odpocząć. Pacjenci nawet drzemią w komorze. Mamy tutaj możliwość włączenia różnych programów, puszczenia muzyki ulubionej. Zawsze przed zabiegiem pytam się pacjenta, czego chciałby posłuchać. Może sobie również przygotować playlistę. Byli pacjenci, którzy, można powiedzieć, edukowali się, oglądali filmy dokumentalne. Czy jeśli ktoś lubi zwierzątka, to również może na własne życzenie obejrzeć jakiś program przyrodniczy. No właśnie, ja wspomniałam na początku o postanowieniach noworocznych, więc jeżeli ktoś przychodzi tu czysto profilaktycznie, to oprócz samego relaksu, tego odpoczynku od natłoku pracy, jakie jeszcze korzyści takie zdrowotne może wynieść, kiedy on właściwie czuje się zdrowy? Czyli jeśli pacjentowi nic nie dolega i tak jak tutaj Pani wspomniała, profilaktycznie, jakie może odnieść korzyści, to tutaj warto wspomnieć takie od razu odczuwalne korzyści. Przede wszystkim pacjenci po pierwszym zabiegu odczuwają bardzo duże zrelaksowanie. Ja na to mówię, człowiek jest pozytywnie obojętny. To znaczy w sytuacji, kiedy przed zabiegiem czujemy się tacy zestresowani, jak to się mówi, ściśnięci jak supeł, to po zabiegu czujemy pełne rozluźnienie, podnosi się poziom serotoniny. Wiemy, że aktualnie mamy taką pogodę, która nie zachęca, tej serotoniny mamy niewiele i tutaj tlenoterapia powoduje wzrost serotoniny i to jest od razu odczuwalne po wyjściu z komory. Pacjenci też zwracają uwagę na to, że już po jednym zabiegu lepiej śpią,
mniej się denerwują, mają większy dystans do spraw, które ich stresują. Przede wszystkim sen przynosi większą regenerację i no, można powiedzieć, że jest to plusem dla innych minusem, ale może się zwiększyć apetyt za sprawą tego, że przyspieszamy metabolizm, wspomagamy organizm w tym, by regulować jego naturalne procesy. W tej sytuacji, jak wiemy, tlenoterapia działa na plus, natomiast to jest tak jak na przykładzie chodzenia na basen. Jeśli chodzimy na basen i chcemy schudnąć, to po powrocie z basenu nie idziemy na pizzę, tylko jemy oczywiście zdrowe pokarmy, zdrowe produkty. I tutaj jest tak samo. Czyli ja też zawsze podkreślam, tlenoterapia jest dodatkiem. Tlenoterapia nie może być podstawą do wyleczenia wszelkich chorób. Ona jest dodatkiem. Podstawą zawsze jest dieta, żywienie, oczywiście wysypianie się, odpowiednie nawodnienie. No, a ja tutaj przed zabiegiem przeprowadzam z pacjentem wywiad 10-15 minutowy w celu wykrycia ewentualnych przeciwwskazań. Dopytuję oczywiście o stan zdrowia, czy pacjent cierpi na daną chorobę. Pacjent przed wejściem do komory podpisuje odpowiednie oświadczenie, by zapoznać się właśnie z przeciwwskazaniami. Przed zabiegiem pacjent powinien przebrać się w wygodny dres. To znaczy ja proponuję w tym przypadku dres bawełniany. Bawełniane ze względu na to, że bawełna przepuszcza tlen i ten tlen również może dostać się do organizmu przez powierzchnię skóry. Warto też zaznaczyć, że po zabiegu tlenoterapii pacjent powinien mieć ze sobą butelkę wody. Tlenoterapia, tak jak wspomniałam, przyspiesza metabolizm i w związku z tym organizm domaga się większego nawodnienia. Wspomniała Pani o tej rozmowie z pacjentem jeszcze przed zabiegiem, że trzeba wykluczyć przeciwwskazania. No to jakie są przeciwwskazania do takiego zabiegu? Przeciwwskazania dzielimy na względne i bezwzględne. Do bezwzględnych należą rozrusznik serca, choroba nowotworowa, można powiedzieć, w fazie aktywnej, ale najważniejsze jest to, by pacjent był laryngologicznie zdrowy, to znaczy przed umówieniem się na zabieg nie mogą występować takie objawy jak kaszel, katar, przytkany nos czy na przykład stan zapalny zatok, jakieś problemy z zatokami. Jeśli chodzi o przeciwwskazania względne, są to ciąża, klaustrofobia, padaczka, wysokie ciśnienie oka, podejrzenie jaskry. I to też. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia pacjentów po pierwszym zabiegu w komorze, to co oni mówią? Z jakimi opiniami się Pani spotyka? Czy może coś ich zaskakuje w tym? Ogólnie pacjenci przed pierwszym zabiegiem są bardzo podekscytowani. Nie ukrywam, że w większości kobiety boją się wejść do komory. Nie miałam jeszcze pacjenta, pana, który odmówiłby ze względu na jakieś obawy czy lęk. Po pierwszym zabiegu pacjenci są bardzo podekscytowani i jest to dla nich pewną ciekawostką, nowością. Natomiast, tak jak wspomniałam, jest to bardzo dobry moment na to, by znaleźć tą godzinkę czasu w ciągu dnia, żeby się zrelaksować. I bardzo często pacjenci w komorze wykorzystują tą godzinę na drzemkę. A ile powinna trwać taka terapia? Bo jeden zabieg pewnie nie wystarczy. To prawda, można powiedzieć niestety to prawda. Zabieg podstawowo trwa 60 minut i teraz częstotliwość zabiegów zależna jest od jakby skali problemu, od dolegliwości. Dla przykładu mieliśmy pacjentów, którzy byli na zabiegu 2 czy 3 razy i taka ilość zabiegów wystarczyła, ale były to urazy ortopedyczne czy delikatne zmiany skórne, trądzik. Natomiast najwięcej pacjentów trafia do nas po udarach ze schorzeniami neurologicznymi i w takim przypadku, kiedy choroba wyrządziła bardzo dużą szkodę dla organizmu, tych zabiegów potrzeba więcej. To znaczy 5-10 jest podstawą, ale na przykład w dolegliwościach, w chorobach takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy borelioza, czy jakiekolwiek przetoki, zabiegów potrzeba 10 i więcej, 20.
Mówiłyśmy dziś sporo o zabiegu w komorze, ale terapia tlenem to także inhalacje tlenowe. Powiedzmy o nich coś więcej. Tak, wykonujemy oprócz zabiegu w komorze hiperbarycznej inhalacje tlenowe. Inhalacje tlenowe to też terapia, która wspiera organizm, podnosi odporność i wpływa na zdrowie prozdrowotnie, czy też profilaktycznie. Natomiast jest dosyć duża różnica między tlenoterapią hiperbaryczną a inhalacjami tlenowymi. Mówiąc wprost, tlenoterapia hiperbaryczna działa w głąb tkanek. Ze względu na to, że tlen dostaje się do organizmu pod ciśnieniem, dochodzi on głębiej i trafia do miejsc, które w normalnych warunkach atmosferycznych ciężko, żeby dotarł. Natomiast inhalacje tlenowe wyglądają w ten sposób, że pacjent znajduje się w pomieszczeniu w normalnych warunkach atmosferycznych i poprzez inhalator wykonujemy inhalacje tlenowe. Jeżeli chodzi o taką różnicę w pacjentach, dla kogo komora, dla kogo inhalacje? Komora jest przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów, którzy cierpią na poważne schorzenia. Powiedziałabym, że inhalacje przeznaczone są dla osób, które cierpią, jeśli można to tak powiedzieć, na schorzenia, które jakby dają mniejsze dolegliwości, są mniej uporczywe. To znaczy, z doświadczenia mogę powiedzieć, że często na inhalacje tlenowe przychodzą osoby ze stanami zapalnymi zatok i nie ukrywam, że jest tutaj, następuje bardzo duża poprawa. Natomiast w przypadku komory hiperbarycznej stany zapalne zatok niestety są przeciwwskazaniem. Inhalacje tlenowe natomiast, tak samo jak komora hiperbaryczna, polepszają ogólne samopoczucie, stan fizyczny, stan psychiczny, ale jeśli chodzi o tlenoterapię hiperbaryczną, po prostu jest to terapia bardziej dogłębna. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Anna Skwarek-Flens, tlenoterapeuta i dietetyk. Zachęcam jeszcze do pozostania z nami. Z Państwem spotka się za chwilę Gosia Kamińska. Cześć, nazywam się Gosia. Zapraszam Was na ćwiczenia rozciągające. Dziś zajmiemy się dolnymi partiami, porozciągamy sobie nogi, więc skakujcie na swoje maty i zaczynamy. Zaczniemy sobie z pozycji klęku podpartego. Na początek wysuwasz prawą nogę mocno do tyłu, doprostuj nogę pod kolanem i teraz opierasz się na nasadach palców, wypchnij mocno piętę, tak żeby poczuć rozciąganie z tyłu prawej nogi. Przytrzymaj przez chwilę, odpychasz się dobrze dłońmi. Dobrze, żebyście mieli powierzchnię, która daje Wam jakieś tarcie, bo na przykład na takiej zupełnie śliskiej powierzchni, zobaczcie, nie rozciągniecie się, także dywan, mata polecam. Zmiana, druga noga. Lewa noga do tyłu, opieramy się na nasadach palców, noga prosta pod kolanem i wypychasz piętę. Rozciągasz tył lewej nogi. Teraz prawą stopę zabieramy do zewnętrznej krawędzi maty. Spróbuj zejść biodrami jak najniżej, ściągnąć łopatki. Prawa stopa blisko zewnętrznej krawędzi maty. Opuszczasz biodra, łopatki ściągasz, czubek głowy wyciągacie do przodu. Opuszczaj biodra. Jeśli Twoje biodra są tu, to staraj się zejść jak najniżej. Jeśli czujesz, że możesz, jeśli czujesz, że ten zakres jeszcze gdzieś tam jest, możesz spróbować zejść na przedramiona. Wróć w górę, jeszcze raz ściągnij łopatki i tym razem popracujemy sobie lewą piętą. Będziemy ją przyciągać w stronę lewego pośladka, ale tylko siłą mięśni. Łopatki ściągnięte, kilka razy przyciągasz piętę w stronę pośladka. Zatrzymaj nogę w górze i sprawdź, czy jesteś w stanie sięgnąć i złapać za stopę.
chwilę przytrzymaj, cały czas próbujesz opuszczać biodra jak najniżej. I powolutku wracamy, zmieniamy stronę. Lewa noga idzie do przodu, do zewnętrznej krawędzi maty. Łopatki ściągnij, czubek głowy wyciąga cię do przodu, kość ogonowa do tyłu i znów zabierasz biodra jak najbliżej do podłoża. Przytrzymujesz. Oddychasz spokojnie, swobodnie, cały czas przez nos. Jeśli chcesz pogłębić rozciąganie, spróbuj zejść na przedramiona. I jeszcze tu taka mała podpowiedź, jeśli jedna twoja ręka dotyka do podłoża, a druga nie, to dobrze sobie podłożyć coś, na przykład zwinięty koc, poduszkę, tak żeby obydwa łokcie były na takiej samej wysokości. Czubek głowy wyciąga cię mocno do przodu, łopatki ściągnięte, wydłużaj kręgosłup, oddychaj. Wróć w górę. Ściągnij łopatki, teraz kilka razy popracujemy przyciągając prawą piętę w stronę prawego pośladka. Tylko siłą mięśni. Kilka razy popracuj. Pięta w stronę pośladka. Jeśli pod kolanem czujesz dyskomfort, możesz podłożyć poduszkę, koc. Zatrzymaj nogę uniesioną i teraz sprawdź, czy lewą dłonią jesteś w stanie złapać za stopę. Nie musisz przyciągać jakoś bardzo blisko nogi. Po prostu przytrzymaj. Spróbuj się lekko dokręcić. I powoli wróć. Nogi wracają do tyłu. Kolana na szerokość swojej maty. I schodzimy w dół. Dziękuję. Cukinia to jedno z najchętniej kupowanych przez Polaków warzyw w ostatnich latach. Coraz częściej gości w polskich kuchniach. Jest także jednym z najchętniej hodowanych warzyw w naszym kraju. Cukinia zawiera sporo potasu, żelaza i magnezu. Poza tym odkwasza organizm i wspiera trawienie, dlatego z powodzeniem może być podawana już półrocznym maluchom. W jaki sposób cukinie przyrządzają koszalinianie? Posłuchajmy. Takie leczo robię. I co pani daje do tego leku? Papryki przede wszystkim. No i takich przypraw, jakie są, nie? Z zasady bardziej na ostro. Ale przede wszystkim z papryką. Czasami mieszam jeszcze z kabaczkiem, jak jest. Kapusty trochę, fasolka szparagowa może być. I wszystkie rodzaje papryki. Czerwona, zielona. Goście u mnie w kuchni, jadam cukinię, bardzo lubię. A w jakiej postaci najlepsza? Z czym? Lubię robić, wie pani co, takie leczo warzywne, bo ogólnie nie jemy mięsa w domu, więc leczo warzywne, czasem ją podpiekam w piekarniku, no na różne sposoby, no nie wiem, taką półtwardą, lekko, no na różne sposoby. Sposobów na przyrządzenie cukinii jest bardzo wiele. Doskonale smakuje zupa krem z cukinii, leczo, niektórzy robią z niej nawet ciasto. Ja mogę serdecznie polecić placki z serem feta. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia za 2 tygodnie.